Cześć wszystkim. A na koniec weekendu krótki filmik z mojego akwarium. Dzisiaj rano robiłem małe porządki w akwarium, podmiana 5 litrów wody, czyszczenie szyb i mało kosmetyczna zmiana. Bolbitis, który tutaj jest na kamieniu, wcześniej był posadzony między bakopą a paprocią, czyli obok grzałki. Paproć ostatnio się tak na tyle rozrosła, że musiałem Bolbitisa przenieść nieco jaśniejsze miejsce, bo zauważyłem, że jego wzrost w ostatnim czasie bardzo ustał. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. Jest trochę widnie, ale roślina nie jest też w bezpośrednim świetle, więc myślę, że jej ta zmiana nie zaszkodzi. I Heteranthera, czyli ta, którą teraz widzicie, została przeniesiona z miejsca, gdzie jest teraz Bolbitis. Skróciłem ją, posadziłem ją w nieco jaśniejsze miejsce, bo z czasem, jak rośliny zaczęły się rozrastać, to w tym miejscu było coraz ciemniej, no i roślina coraz wolniej rosła. Akwarium na chwilę obecną prezentuje się tak, jak widzicie. Wszystkie rośliny zdrowe, ładnie sobie rosną. Nie ma jakby jakichś problemów, jeżeli chodzi o glony, o ryby. Wszystko bardzo ładne, gęste. Z bardzo dużą ilością przyrostów. A jeszcze dodam, że skróciłem jedną łodygę bakopy, ponieważ trzeba rosnąć w miejsce, gdzie jest grzałka, a tam jest dużo ciemniej. Na próbę jedną łodygę wsadziłem w to miejsce. Zobaczymy, jak sobie będzie rosła. Taki mały eksperymencik z dala od innych. Zobaczę, jak to się będzie prezentowało. Więc tak to wszystko wygląda. Ładne, zdrowe, zielone. Akwarium z każdym dniem się coraz bardziej zagęszcza. Paproć stanowi ładną ozdobę mojego akwarium, jej korzenie. Tak w ostatnim czasie się rozrosła, że zaczęło się robić w jednej części akwarium ciemno. Tutaj widzicie dobrze, jaka różnica w świetle. Myślę, że w tym tygodniu nieco zredukuję jej obsadę. Mam osobę chętną na tą roślinę. Zobaczymy, jak sobie będzie u kogoś innego radziło. Więc tak to wszystko wygląda. Pogost temu on w ostatnim czasie poprawi swoją kondycję. Widać przyrosty. Kto wie, może się obudzi i się przeprosi ze mną. I paproć, która stale rośnie, powiększa się. Tu mamy nowy listek. Zwartka powolutku sobie rośnie w cieniu. Jest teraz, nieco ją odsłoniłem, więc myślę, że ten wzrost się przyspieszy. I jeszcze lewa strona akwarium. Tak to wszystko wygląda. Mikrozorium. Też coraz ładniejsze, sporo nowych listków, każdy listek coraz większy. Kto wie, może zażegnam kryzys z tą rośliną i będzie ładnie rosła. Tu kolejna paproć. Też tak jak widzicie, nowy listek. Pływające formy też bardzo dobrej kondycji. Długie korzonki na połowę wysokości akwarium. Bardzo ładnie poruszają się pod wpływem strumienia z filtra. I jeszcze nurzaniec. Rośnie sobie. Nie jest wysoki. Widać sporo nowych korzonków.
Zobaczymy, może z czasem ta roślina ruszy tak jak trzeba. Bardzo bym tego chciał. I jeszcze kilka listków nadwodnych. Przyznam, że decyzja co do zakupu tej paproci była taką decyzją dosyć spontaniczną, ponieważ szukałem wtedy zwartki, szukałem mikrozorium. No i tak zauważyłem, że jest dosłownie za grosze do zakupienia sadzonka w postaci liścia. No i tak sobie pomyślałem, a spróbuję, zobaczymy co z tego będzie. No i jak widać, okazała się to bardzo dobra decyzja. Paproć, no i bakopa to aktualnie dwa najmocniejsze punkty tego akwarium. Jest jeszcze jedna odmiana tej paproci, oni są w takich bardziej zabudowanych listkach. Nie ukrywam, że kusi mnie, żeby ją kupić, ale niestety na razie brak miejsca. A jakbym zaczął ją hodować w formie pływającej, no to niestety w akwarium zrobiłoby się zbyt już ciemno. Dlatego na razie się z tą decyzją wstrzymuję. Ale chodzi im po głowie, nie ukrywam. Więc tak kostka wygląda moja. Akwarium posprzątane. Przygotowane na kolejny tydzień. Za tydzień oczywiście w weekend też czyszczenie szyb, usunięcie pewnie jakichś słabszych listków. Obecnie nie mam w planach jakiegoś skracania roślin, więc można powiedzieć, że to taka kosmetyka tylko. Czyli przejrzeć, czy wszystko zdrowe, czy wszystko działa. I do kolejnego weekendu. To by było na tyle tego filmiku, takiej krótkiej, nieplanowanej pogadanki. Pozdrawiam Was wszystkich i za jakiś czas wrzucę kolejny filmik z mojego akwarium. Trzymajcie się. Hej.